Polaków. Jako radna sejmiku czuję się w obowiązku stanąć w obronie ludzi, którzy protestują przeciwko wiatrakom. Proszę Państwa, ja jestem radną od roku. Ja wiem, jak jest to ciężkie zadanie, bo to trzeba jeździć jednak po terenie i rozmawiać z ludźmi. I ja mogę Państwu powiedzieć jedno, że ja z ludźmi rozmawiam. Jeśli mogłabym poprosić radnych, bo dzisiaj głosujecie bardzo ważną uchwałę. Proszę Państwa, głosujecie uchwałę, w której musicie mieć świadomość tego, że Wasze wiatraki nie będą stały tak jak w Niemczech czy w Holandii na obszarach odległych od domostw. I nie będą one stały w morzu i nie będą stały w miejscach, w których powinny właściwie się znaleźć. Te wiatraki, proszę Państwa, będą stały 500 metrów od domu sąsiada. 450 może nawet. I ja chcę Państwu powiedzieć jedno. Musicie się liczyć z tym, że te inwestycje, które dziś staną na Waszych ziemiach, oby nie, to nie są polskie inwestycje. Dzisiaj Polakom bardzo łatwo jest mówić, że to jest świetny interes. Świetny interes to nie jest. Ekonomicznie, może Pan doktor ma wiedzę i dobrze by było, żeby może Państwu powiedzieć, jak to wygląda, bo póki co to Państwo dokłada do tych wiatraków. Ja chcę Państwu powiedzieć, że można się zasłaniać tym, że do kogoś nie docierają informacje o szkodliwości, o szkodliwym wpływie wiatraków na zdrowie ludzkie, na zwierzęta, które są. Można się tym zasłaniać, bo po prostu Państwo, niektórzy nawet nie sięgają do tych wiadomości. Jeśli jest takie zapotrzebowanie, to ja bardzo chętnie przybliżę te informacje i ułatwię Wam dostęp do takich informacji. I chciałam z góry powiedzieć, że to nie Prawo i Sprawiedliwość, proszę Państwa, przygotowuje te badania, tylko to są po prostu niezależni profesorowie, którzy się tym od lat zajmują. Jeszcze jedna rzecz. Chcę Państwu powiedzieć, że dziś spotykam się z mieszkańcami, którzy wcześniej bardzo ochoczo podpisywali umowy na to, żeby te wiatraki stały na ich terenie. Dziś mają pretensje do swojego wójta, ano takie pretensje, proszę Państwa, że oni mówią, że oni nie wiedzieli, że to tak będzie, że 30 lat będzie taka dzierżawa. To ja nie wiedziałem, że do mnie syn przyjdzie po 10 latach i powie: ojciec, dawaj ziemię. Tak się dzisiaj to dzieje i nieraz przychodzą do wójtów i się skarżą. Ja chcę Państwu powiedzieć, że nie bez kozery powstaje w Polsce bardzo dużo stowarzyszeń, które się dziś bronią przed wiatrakami. To nie jest takie ad hoc, wiecie Państwo, że ktoś sobie postanowił dzisiaj założyć stowarzyszenie. Ja się chciałam zapytać Państwa radnych, czy Państwo konsultowaliście to, oprócz tych konsultacji społecznych, które są z ramienia inwestora, czy Państwo gdziekolwiek indziej zasięgaliście wiedzy na temat szkodliwości i ewentualnych korzyści tych wiatraków na terenie ziemi? Nie było nawet rozmów. Czy macie jakąś wiedzę? Bo ja jestem przekonana o tym, że konsultacje społeczne prowadzone przez inwestora będą naprawdę cudownie przebiegały do momentu, kiedy nie będą podpisane umowy. Ale w momencie, kiedy podpiszecie te umowy, informacje wtedy będą zupełnie inne. Już mało ciekawe. Ja się zgadzam z tym, że jeśli jest wola taka, że te wiatraki dają jakiś zysk, tak, że gmina będzie miała czerpała z tego pieniądze, że będą z tego dla Was tylko apanaże, drogi i cokolwiek innego. Owszem, tylko budźcie się na to, jeśli faktycznie one będą stały w miejscach, w których no, nie będzie konfliktów społecznych. Tak? Bo postawić wiatrak sąsiadowi przed nosem to dziś nie jest sztuka, jak widzicie Państwo. Trzeba naprawdę mocno się pochylić nad tą uchwałą i mocno się zastanowić, bo no bo to jest, wiecie Państwo, to jest Wasza ziemia. Dziś się okazuje, że wiatraki stawiają Polacy, ale tak naprawdę to nie są Polacy. To nie są polskie firmy, polskie inwestycje. To są szczególnie niemieckie inwestycje, proszę Państwa. A chcę Państwu również powiedzieć, że okazuje się, że Niemcy się już wycofują ze swoich wiatraków. Dlaczego? Dlaczego ta ekonomia się umiera?
zobaczyć, no, skonsultować się. Ja nie mówię, że wiatraki są w 100% złe, tak? Że może, nie wiem, ta ekonomia jednak inaczej wygląda, ale trzeba słuchać i jednej, i drugiej strony. Fakt jest taki, że wielu ludzi bardzo żałuje podpisanych umów. I to dzisiaj przyjechałam Państwu powiedzieć. I naprawdę te stowarzyszenia, które powstają, nie powstają dlatego, że PiS im każe dziś zakładać stowarzyszenie. Po prostu ludzie mają dość. Jednostki nie są słuchane, proszę Państwa, sami to wiecie. Jednostki nie mają posłuchu. Posłuch mają ludzie w stowarzyszeniach. Nie jest to dobra informacja dla ludzi. I dla ludzi. Dlatego, że no dochodzi do sytuacji śmiesznych, że w Polsce wyrastają stowarzyszenia jak grzyby po deszczu. Nigdzie w krajach Unii nie ma tylu stowarzyszeń, co w Polsce. Dziś mamy stowarzyszenia przeciwko wiatrakom, przeciwko farmom, kurom, tak? Przeciwko tym kurnikom. Za chwilę, proszę Państwa, ja chcę, nie chcę tu być złym prorokiem, ale kompostowni. Wiecie Państwo o Ciułkowie, prawda? Że tam była kompostownia. Okazuje się, że dziś my musimy zaciągnąć wielki kredyt, żeby pozbyć się tej kompostowni, która dziś szkodzi ludziom. Druga taka kompostownia, proszę Państwa, wyrasta w Nowej Białej. To jest dramat. I tam po raz kolejny zawiązuje się stowarzyszenie, bo nikt jednostki nie chce słuchać. Trzeba po prostu, proszę Państwa, analizować, rozmawiać, zadawać trudne pytania, ale to muszą być dwie strony, bo każdej inwestycji są dwie strony medalu, tak? Są i te dobre, i te złe. I o to Was Państwo bardzo proszę, żebyście po prostu nie przespali tego tematu, bo bardzo łatwo jest dzisiaj, no, wierzyć, że z tego